Tam oskarżono o to, że proponuje pożyczki dla powodzian. Nigdy nie było takiego produktu i nigdy nie było takiej wypowiedzi z mojej strony. Niestety mamy całą falę fake newsów, straszenia. Tam na podstawie tej mojej wypowiedzi ludzie byli straszeni, że będą musieli oddawać pomoc. Chcemy dołożyć do tego również pulę w nisko oprocentowanych pożyczkach około 100 milionów złotych. Nisko oprocentowane pożyczki na poziomie 1,5 do 2,5% oprocentowania. Docelowo te pieniądze również będą mogły trafić na likwidację skutków.